Totalnie ogłaszam, że będę w najbliższych wyborach kandydował na burmistrza Iławy. Ale już od miesięcy, głównie w internecie, trwa zmasowany atak na moją osobę. Jeżeli obecny gospodarz ratusza myślał, że mnie tymi atakami zniechęci do kandydowania na burmistrza, to mało mnie poznał. Jako osoba publiczna wiele w życiu doświadczyłem. I jedyne, czego się boję, to Pan Bóg i własne sumienie. I tak jak nikt nie jest w stanie zmienić mojej decyzji o kandydowaniu na burmistrza, tak nikt nie narzuci mi swoich brudnych metod w prowadzeniu kampanii wyborczej. Mówię to wszem i wobec. Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Żukowskiego dla Iławy będzie prowadził kampanię merytoryczną i otwartą. Jako burmistrz Iławy uczynię wszystko, żeby drużyną stali się mieszkańcy Iławy. Mnie nie interesuje, czy ci mieszkańcy są zwolennikami Platformy czy PiSu, czy są zwolennikami Nowoczesnej czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy są zwolennikami partii Razem czy SLD. Mnie interesuje jedno, że są mieszkańcami Iławy i muszą być równo traktowani. Szanowni Państwo, pierwsza moja deklaracja wyborcza. Żeby być burmistrzem, trzeba rozmawiać z mieszkańcami. Raz do roku na wszystkich osiedlach Iławy kilkanaście spotkań doktor, z mieszkańcami. Włodzimierz Ptasznik, lider okręgu numer 1. Doktor inżynier Włodzimierz Ptasznik. Szanowni Państwo, liderem okręgu numer 2 jest Ewa Jackowska. Liderem okręgu numer 3 jest Michał Młotek. Z bytości ducha mam takie marzenie o tym. Myślę, żeby burmistrz, którego wybierzemy w najbliższych wyborach samorządowych, kontynuował rozwój miasta przy wykorzystaniu środków unijnych. Czyli z Unii Europejskiej trzeba byłoby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. Przynajmniej na taką skalę, jaką uzyskaliśmy w naszym przypadku w czasie tych dwóch kadencji, a udało nam się wtedy pozyskać ponad 70 milionów złotych. W Iławie jest wiele do zrobienia i do realizacji tych zamierzeń jest potrzebny dobry kandydat. Ja oczywiście, jak Państwo i sami zauważyliście, mam dobrego kandydata. Dla mnie jest nim Piotr. Wielu z mieszkańców zadaje mi pytanie, czemu nie ja? Odpowiedź może być tylko jedna. To jeszcze nie mój czas. W 2014 roku zaufałam osobie, nie tylko ja, która tego zaufania nadużyła. Naiwnie sądziłam, że idziemy odmienić los naszego miasta. Dość szybko przekonałam się, że poparłam człowieka, który zwyczajnie nie lubi ludzi. Jego buta, arogancja i wysokie mniemanie o sobie niestety nie zbudowały prawidłowych relacji z mieszkańcami. Każde spotkanie z mieszkańcami było potwierdzeniem moich słów. Jak dziś pamiętam i mieszkańcy Starego Miasta również pamiętają to spotkanie odnośnie sprzedaży działki przy ulicy Piotra Skargi. Pan burmistrz przyjął do wiadomości słowa radnego i pozwolił na publikację tego słowa, że mieszkańcy, którzy przyszli walczyć o swoją działkę, o swoje miejsce w małej ojczyźnie, zostali zmanipulowani. Czy tak rozmawia burmistrz Iławy? W mojej ocenie nie. Oczekuję od nowego burmistrza stanowczych działań, aby ponownie zjednoczyć mieszkańców. Oczekuję, i to co jest dla mnie najważniejsze, rozsądnej ręki do wydawania publicznych pieniędzy, a będę tego pilnować tak, jak pilnuję do tej pory. Równego również oczekuję traktowania klubów sportowych, stowarzyszeń kulturalnych, ale przede wszystkim równego traktowania mieszkańców Iławy. Oczekuję burmistrza, który nie spełnia swoich fanaberii, a realne potrzeby mieszkańców. Oczekuję również od burmistrza przeanalizowania sytuacji gospodarczej naszego miasta, by podjąć próby odurzania go. A jest źle.
Drodzy mieszkańcy, Iława jest zadłużona. Jest źle. Trzeba w trybie nadzwyczajnym wdrożyć program rozwoju gospodarczego naszego miasta. Odpuścić celebrowanie na siłę miasta jako turystycznego, a zająć się naszymi przyziemnymi dziś programami. Dziś największym wyzwaniem dla Iławy jest zatrzymanie w naszym mieście pokolenia 20- i 30-latków. To jest zadanie trudne, ale ono nie jest niemożliwe w realizacji. Aby tak się stało, miasto musi się rozwijać. Wszędzie, równo i w każdym obszarze. Aby tak się stało, miasto musi podjąć skoncentrowane wysiłki w celu pozyskania strategicznego inwestora. Inwestora, który zadba nie tylko o miejsca pracy, ale przede wszystkim zadba o godną płacę. Aby tak się stało, miasto musi wreszcie zacząć szanować swój budżet. Wydawać pieniądze nas wszystkich odpowiedzialnie. Aby tak się stało, i to jest dziś niezwykle ważne, miasto musi przestać wyprzedawać swój majątek. Człowiek, który będzie, jestem o tym przekonany, nie tylko dobrym gospodarzem Iławy, ale będzie znakomitym menadżerem. Tym człowiekiem jest pan Piotr Żuchowski. Dziękuję bardzo. Pierwsza konferencja odbędzie się już za tydzień, 3 września. Zapraszamy na osiedle Piastowskie. Podejmiemy tam problem, który dzisiaj mieszkańcy Iławy nazywają betonowaniem miasta. Zadamy pytanie, kto odpowiada za to, że wraz z deweloperskim szaleństwem nie powstają przestrzenie zieleni, place zabaw i miejsca rekreacji. Korzystając z tego, że będziemy na osiedlu Piastowskim, zadamy pytanie o stan budżetu miasta i czy przy istniejącym zadłużeniu realna jest obietnica powstania nowej, już 6 w mieście szkoły podstawowej. Druga konferencja, 10 września, poświęcona będzie odpowiedzi na pytanie, jak przerwać tracone szanse miasta Iławy, czyli co z przyszłością wyspy Wielka Żuława. Szanowni Państwo, 82 hektary atrakcyjnych gruntów dziś porastają osty i śliwki mirabelki. Pokażemy, że z blokadą działań na wyspie ściśle łączy się sprzedaż przez miasto 4 hektarów najatrakcyjniejszej działki w mieście, tak zwanego półwyspu Poczapli. I nieskuteczna, na szczęście nieskuteczna, dziwna próba sprzedaży wyspy Wielka Żuława w firmie Etken. Trzecia, kolejna konferencja, na którą zapraszamy 17 września. Poświęcona będzie gospodarce, przemysłowi i skomunikowaniu Iławy. Mieszkańcy Iławy dobrze pamiętają, że w czasach polskich przekształceń w latach 90. XX wieku władze Iławy nie zabiegały skutecznie o umiejscowienie w Iławie markowych zakładów przemysłowych, dających normalnie płatne miejsca pracy na normalnych, nieśmieciowych umowach. Te zaniechania odbijają się czkawką do dzisiaj, ale w ostatnich 4 latach te złe praktyki wypierania przemysłu z miasta wróciły i trzeba to natychmiast przerwać. Like the legend of the film.